nasi pracownicy, czyli normalny człowiek, nie żadna sztuczna inteligencja, tylko pracownik Adobe może sobie to wasze zdjęcie z chmury czy skądś tam podejrzeć i wy się musicie na to zgodzić w regulaminie. Bo jeżeli się nie zgodzicie, to nie zainstalujecie Photoshopa w nowszej wersji. Nie będziecie mogli korzystać z najnowszej wersji aplikacji, za którą i tak już płacicie. Hej, ja mam na imię Przemek. Fotografią zajmuję się od mniej więcej 15 lat, a fotografią przyrody od 5. I na tym kanale pokazuję wam to, czego sam w tym czasie się nauczyłem i dzielę się swoimi metodami, które pomagają mi wykonać zdjęcia takie jak na przykład te. Na tym kanale dowiecie się, jak wykonywać poprawne technicznie i ciekawe zdjęcia, ale też zobaczycie, jak ja stosuję tą wiedzę w praktyce. Dopiero co zrobiłem dwa dosyć świeże materiały o tym, jak sztuczna inteligencja wpływa na nas jako fotografów i na artystów, na sztukę ogólnie. A już teraz, dwa tygodnie później, trafiłem na kolejną informację, która troszeczkę zatrzęsła moim światopoglądem co do obecnej sytuacji rynku fotografii. Dotyczy ona firmy Adobe, czyli dostawcy, twórcy, firmy, która jest właścicielem najpopularniejszych obiektywnie. To są najczęściej używane do edycji zdjęć programy, czyli Lightroom i Photoshop, ale także programy do edycji filmów, programy do tworzenia animacji, do tworzenia grafiki wektorowej. Pakiet Adobe, pełny pakiet Adobe zawiera szereg aplikacji, z których twórcy różnego rodzaju korzystają najczęściej i myślę, że nie pomylę się tutaj dużo, jeżeli powiem, że są to obecnie najbardziej zaawansowane narzędzia tego typu dostępne na rynku, stąd ich ogromna popularność i stąd coraz więcej kontrowersji na ich temat. Jednocześnie Adobe bez pardonu wykorzystuje swój praktycznie rzecz biorąc monopol na tym rynku, bo oczywiście mamy jeszcze jakieś Capture One, Affinity Photo. Jest sporo alternatyw, w tym nawet darmowe alternatywy, bo Capture One do pewnego stopnia jest darmowy, DaVinci Resolve również do pewnego stopnia darmowe oprogramowanie do edycji wideo. Affinity Photo bez subskrypcji, ale z możliwością jednorazowego zakupu. No i mamy przecież też darmowego Gimpa na przykład. I teraz, w tym momencie właśnie, czyli co my teraz mamy? Początek lipca 2024. Twórcy masowo deklarują, że porzucają pakiet Adobe na rzecz tych innych właśnie alternatyw. Wydarzyło się coś takiego, Adobe no PR-owo troszeczkę źle rozegrało cały temat i efektem tego, następstwem tego ich zagrania jest to, że ludzie odwracają się od Adobe, traktując ich jako firmę, która zbyt wykorzystuje użytkowników ze względu na to, że na rynku jest praktycznie monopolistą. Dla tych, którzy nie wiedzą, żeby korzystać z pakietu Adobe, trzeba płacić subskrypcję. I jest to subskrypcja roczna, jakby nie było. Jeżeli zobowiązujecie się płacić abonament, to płacicie go miesięcznie, ale subskrypcja, którą podpisujecie, jest subskrypcją roczną. Warunki subskrypcji są oczywiście do odczytania z warunków użytkowania. Warunki licencyjne, postanowienia licencyjne, w bardzo różny sposób różni dostawcy aplikacji nazywają cały regulamin, na który się zgadzamy, instalując jakąś aplikację. Adobe również ma taką listę rzeczy, taki regulamin, na który my się zgadzamy, jeżeli decydujemy się na tą subskrypcję. I regulamin subskrypcji mówi między innymi, że podpisując tą umowę, czyli klikając tak, zgadzam się, zaznaczając to okienko podczas instalacji, podczas zakupu całej subskrypcji, my zgadzamy się na to, że jesteśmy przez rok zobowiązani, przez rok od tego momentu opłacać miesięcznie, można to zapłacić rocznie, ale my opłacamy to miesięcznie, zobowiązujemy się do tego, że przez najbliższy rok będziemy związani taką umową i miesiąc do miesiąca będziemy taki abonament płacić. I teraz słuchajcie, ja płacę za pełen pakiet, bo tam jest kilka pakietów, można wybrać tylko pakiet fotograficzny, pakiet wideo, sam Lightroom i Photoshop. Ja zdecydowałem się na pełen pakiet, bo udało mi się jeszcze wyrwać zniżkę na początku, teraz płacę już bez zniżek, ale wykorzystuję większość tego pakietu. No i płacę taki dosyć spory abonament, kosztuje mnie to 52 euro miesięcznie, czyli około 250 zł płacę miesięcznie za korzystanie z masy aplikacji, tak naprawdę umówmy się. W Premiere Pro edytuję YouTube'a, wideo, zdjęcia edytuję w Photoshopie, w Lightroomie, w Adobe Illustrator wykonuję grafiki na przykład do miniatur i do pracy też czasami. Pakiet chmury Adobe, pakiet danych w chmurze umożliwia mi to, że mogę sobie przechowywać zdjęcia wykonane na telefonie i obrabiane na Lightroomie Mobile w jednej chmurze, do której później mam dostęp też z komputera, więc uznałem, zważywszy za i przeciw, że raczej opłaca mi się utrzymywać ten abonament. Natomiast dzisiaj na potrzeby tego filmu
do czego zaraz też dojdziemy i to rozwinę. Na potrzeby tego filmu zdecydowałem się testowo sprawdzić, czy mogę zrezygnować z tej subskrypcji. I tak jak wam przed chwilą opowiedziałem, jeżeli ktoś się wczyta bardzo dobrze i bardzo tak szczegółowo przejrzy informacje zawarte w tym całym regulaminie, który trzeba scrollować, to znajdzie tam informację, że podpisując umowę, czyli klikając, tak, bo teraz no, wiecie, prosto jest coś podpisać przez internet, więc ja będę mówił podpisać, ale chodzi mi o to, że kupując to po prostu w ramach pakietu Adobe, my zgadzamy się na to, że jest to subskrypcja roczna. Ale ja wiem o tym, że jest to subskrypcja roczna, tylko od pewnego momentu. Na początku nie byłem tego świadomy i płaciłem sobie z miesiąca na miesiąc jeszcze w moim poprzednim pakiecie. Kompletnie nieświadomy tego, że podpisałem subskrypcję na rok, że jestem zobowiązany przez 12 miesięcy od daty podpisania tej umowy opłacać abonament Adobe. Byłem święcie przekonany, że ta subskrypcja wygląda tak jak masa innych subskrypcji, czyli że jeżeli w tym miesiącu potrzebuję, płacę za ten miesiąc i mogę w każdym momencie anulować subskrypcję, tak jak na przykład w Spotify, przy Netflixie, przy innych serwisach wymagających subskrypcji. Natomiast, kiedy chciałem kliknąć odsubskrybuj, Adobe w komunikacie wystosowanym do mnie, wiecie, zwykły pop-up, zwykłe okienko, standardowa procedura. OK, nie ma problemu, możesz zrezygnować z subskrypcji, ale proszę zapłacić nam za połowę pozostałego ci rocznego okresu subskrybowania. Dobrodusznie już nie każą płacić za cały okres, tylko za połowę tego okresu. No i wyszło mnie to 182 euro. To znaczy, ja końcowo z tej subskrypcji nie zrezygnowałem, no bo nie opłaca mi się to. 182 euro to jest 800 zł. Musiałbym zapłacić w tym momencie 800 zł, jeżeli chciałbym zrezygnować z Photoshopa i z Lightrooma. Powiedzcie sami, jest to praktyka taka dosyć rzadko spotykana. Jest to praktyka, na którą może pozwolić sobie tylko duży monopolista, który tak naprawdę monopolistą nie jest, bo monopoliści mają nałożone na siebie dosyć duże ograniczenia, poza tym regulacja rynku i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych w teorii powinna dążyć do tego, żeby nikt monopolu nie miał. No ale kapitalizm rządzi się swoimi prawami i to, co w teorii nie jest monopolem, w praktyce, tak jak powiedziałem na początku, w odniesieniu do Affinity Photo, do Capture One, do Gimpa, no, to są popierdółki przy Adobe, tak? Umówmy się, Adobe ma większość rynku, nie wiem, strzelałbym, że spokojnie z 70-80% całego rynku foto i wideo jest w tej chwili w rękach Adobe. I to jest pierwsza duża wada tego systemu. To jest pierwsza z rzeczy, która kiedy wyszła na światło dzienne, kiedy coraz więcej zaczęło się o tym mówić, kiedy użytkownicy, bo wiecie, ja taki Kowalski długo nie wiedziałem o tym, że zobowiązuje się płacić za tą usługę przez rok. Jest masa takich Kowalskich i wśród naszych Polaków, i wśród ludzi za granicą, w Stanach, Chinach, gdziekolwiek, którzy nie są, w Chinach akurat nie, w Japonii, którzy nie są świadomi tego, co kupili, co podpisali, no bo przecież instalując jakieś programowanie, my od lat jesteśmy przyzwyczajani do tego, że ten regulamin tylko się zaznacza, że się przeczytało. Czasami się go scrolluje, bo jest to wymuszone przez aplikację, ale kto to czyta? Nikt tego nie czyta. I w większości przypadków takie nieczytanie no raczej ma sens, no bo trzeba by poświęcić dodatkowe 30-40 minut na przeczytanie tych kilku stron A4 całego regulaminu, a nie niesie to ze sobą żadnych poważnych konsekwencji, bo twórcy oprogramowania, jeżeli są transparentni, jeżeli nie mają nic do ukrycia, to w tym regulaminie też żadnych kruczków gdzieś tam nie zawierają, bo wiedzą, że jeżeli to wyjdzie na jaw, to po prostu ludzie wycofają się z instalacji, z zakupu tego oprogramowania. Wystarczy jeden czy dwóch youtuberów, którzy powiedzą wam, o, słuchajcie, to oprogramowanie, które instalujecie od lat, tak naprawdę, nie wiem, śledzi was, albo w regulaminie ma zapis o tym, że w razie śmierci klinicznej przekazujecie mi swoje narządy. No, no przesadzam, tak, ale jeżeli coś takiego byłoby w takim regulaminie, to wcześniej czy później, jeżeli to wyjdzie na światło dzienne, to ludzie odwrócą się raczej od tego oprogramowania. Wystarczy, że ktoś im wskaże palcem, że tak jest. I właśnie z tym mamy do czynienia teraz. Od dwóch tygodni, jak grzyby po deszczu, wypuszczane są filmiki, szczególnie na zagranicznym, na amerykańskim i kanadyjskim YouTubie, o tym, że Adobe po pierwsze właśnie w ten sposób dosyć nieuczciwie traktuje użytkowników, którzy chcą odejść od ich programowania. Po drugie, w związku z tym, że jest to taka średnio legalna praktyka, zainteresowała się tym federalna agencja w Stanach Zjednoczonych. Federalna agencja coś tam, nie pamiętam teraz nazwy. To jest ich rządowa instytucja, która pozwała, przygotowała pozew w kierunku Adobe i ten pozew w tej chwili trafił gdzieś tam na ławy sądowe pod obrady i będzie procedowany dalej, więc zobaczymy. Oczywiście Adobe to jest gigant technologiczny, tak? Oni, jeżeli się nie mylę, to w zeszłym roku chyba
5 albo 50 miliardów zarobili? Zysku zarobili, nie obrotu, zysku. No między innymi przez to, że jak chcesz odejść, zrezygnować, to płacisz za pozostały ci czas, za połowę pozostałego ci czasu do tej subskrypcji. Ale jednak, mimo wszystko, zarobili kupę siana. Więc taki gdzieś tam stanowy, państwowy pozew w ich kierunku, no oni mają swoich prawników, którzy się będą potrafili idealnie wybronić, więc pewnie skończy się to na tym, że zapłacą jakąś umowną grzywnę, karę, dojdą do porozumienia, odpowiednio się to jeszcze wylobuje gdzieś tam pod stołem i wszyscy będą zadowoleni i sprawa zniknie, zostanie zamieciona pod obrus. Ale sam fakt, że ktoś tam się zainteresował i powiedział, halo, to jest takie, wiecie, średnie zagranie, już pomijamy to, że jest to, że jest taki zapis wymuszający grubymi nićmi szyty, to po prostu PR-owo wy zdajecie sobie sprawę z tego, że to średnio wygląda. Ktoś zwrócił na to uwagę i bardzo dobrze, trzeba zwracać uwagę na takie rzeczy, bo to jest wyciąganie tylko i wyłącznie ręki po pieniądze do naszych kieszeni, nie dając tak naprawdę nic w zamian, o ile uznamy, że najlepsze oprogramowanie do edycji foto i wideo na rynku to jest nic w zamian, tak? Bo konkluzja moja na samym końcu tego filmu będzie taka, że ja mimo wszystko nie zrezygnuję z ich usług, wyjaśnię to na samym końcu, dlaczego podjąłem taką decyzję, ale dalsza część tej historii, bo robi się jeszcze ciekawiej. Spotkaliście się pewnie z takimi sytuacjami, gdzie jakieś oprogramowanie, czy to w iPhone'ie, czy na Androidzie, czy jakiejkolwiek aplikacji, oprogramowanie wyrzuciło wam takiego prompta, prośbę o to, że czy mógłbyś zgodzić się na wysyłanie anonimowych danych w celu optymalizacji działania i polepszenia rozwoju naszego oprogramowania w przyszłości. Coś w tym stylu, nie? Że dane diagnostyczne będą wysyłane i dzięki temu oni będą w stanie usprawnić działania aplikacji w przyszłości, będą w stanie tą apkę rozwijać. I ja czasami zgadzam się na coś takiego, jeżeli wiem, że jest to bezpieczne. Robię to świadomie, z własnej woli, tak? Coś takiego można też było zaznaczyć sobie w Photoshopie. W ustawieniach Photoshopa była opcja, że wysyłaj dane diagnostyczne. Zgadzam się na to, żeby Adobe czerpało gdzieś tam informacje o tym, jak ja z Photoshopa korzystam w celu ulepszenia oprogramowania. I Adobe to wykorzystało, bo w pewnym momencie, jeżeli zgodziłeś, tylko podkreślam, to trzeba było wejść w ustawienia i świadomie zaznaczyć. To nie było włączone z automatu. Adobe tego nie wymusza. To jest twoja czy moja świadoma decyzja, że chcemy takie dane wysyłać. Tylko że 2 tygodnie temu Adobe wypuściło aktualizację oprogramowania. W tej aktualizacji, jeżeli miałeś zaznaczone właśnie to, że wysyłasz dane diagnostyczne, to bez żadnej informacji pojawiła się dodatkowa opcja, która mówiła o tym, że zgadzasz się również na wykorzystywanie twoich prac do nauki, do nauczania ich nowego modelu sztucznej inteligencji. Modeli, przepraszam, w liczbie mnogiej. Czyli jeżeli wcześniej zgodziłeś się na dane diagnostyczne, na wysyłanie tej diagnostyki, to nagle wchodzi sobie aktualizacja, nikt ci o niczym nie mówi i w tej aktualizacji okazuje się, że ty również, jeżeli wcześniej miałeś to zaznaczone, no to oni zakładają, że skoro zgadzasz się na wysyłanie danych diagnostycznych w celu ulepszenia oprogramowania w przyszłości, to zgodzisz się również na to, że twoje prace będą wykorzystywane do uczenia sztucznej inteligencji, że będzie uczyła się na tym, w jaki sposób ty tworzysz swoje zdjęcia, swoje grafiki, czy swoje rysunki, czy cokolwiek, co robisz w tym Photoshopie. Przepuści się to przez silnik tej sztucznej inteligencji i dzięki temu w przyszłości ona będzie wiedziała, jak wygląda na przykład kot, jak wygląda pies, jak wygląda, no wiecie, tak jak się trenuje sztuczną inteligencję. Ona się musi na czymś nauczyć. To, że generuje sobie jakieś tam obrazki, to wynika tylko z tego, że wie, jak to, co wy wpisujecie, bo wpisujecie na przykład kot i AI generuje kota. No to ta AI wcześniej musiała zobaczyć tych kotów tysiące czy miliony w różnych konfiguracjach, z obrazów Google, ze zdjęć wrzuconych przez użytkowników do internetu, czy ze zdjęć na stokach, bo jeżeli na stokach staracie się sprzedać swoje zdjęcie, to tracicie, jakby zrzekacie się praw do nich, wtedy ktoś może je kupić, więc pewnie Adobe też wykupiło miliony, tysiące takich prac wystawionych na stoku. Na tych wszystkich pracach trenuje się modele sztucznej inteligencji. Tylko że Adobe poszło o krok dalej i zdecydowało, że jeżeli zgadzacie się na wysyłanie danych diagnostycznych, to zgadzacie się też na to, żeby prace, które przepuszczacie, nikt nie pisze, w jakim zakresie ta SI będzie się uczyć na waszych pracach. Czy to będzie pobierane gdzieś na dyski, czy może pobiera się w tle, raczej nie, bo nikt o tym nie wspominał, ale sam fakt, że bez waszej zgody i wiedzy uczycie sztuczną inteligencję, bo zaznaczyliście wcześniej zupełnie inną zgodę, no to jest kolejny marketingowo-PR-owy strzał w kolano i to też nie przeszło bez uwagi pewnych środowisk na YouTubie czy
większych blogerów technicznych, technologicznych i coraz głośniej robi się o tym, że Adobe po prostu przesadza. Dalsza część tej historii jest taka, że albo w tym samym, albo w kolejnym, czy w poprzednim update'cie do regulaminu, tego głównego regulaminu Photoshopa i ogólnie usług od Adobe, została dodana informacja o tym, że od czasu do czasu wasze zdjęcia mogą przeglądać nasi pracownicy, w sensie pracownicy Adobe. I tyle, bez żadnego wytłumaczenia, po prostu dodano sobie zapis o tym, że oprócz tego, że my przepuszczamy gdzieś tam przez algorytmy, że możecie sobie edytować te zdjęcia, że czasami tam AI będzie się uczyło na tych waszych zdjęciach, to jeszcze, jeżeli będą ku temu dobre powody, nasi pracownicy, czyli normalny człowiek, nie żadna sztuczna inteligencja, tylko pracownik Adobe może sobie to wasze zdjęcie z chmury czy skądś tam podejrzeć i wy się musicie na to zgodzić w regulaminie. Bo jeżeli się nie zgodzicie, to nie zainstalujecie Photoshopa w nowszej wersji. Nie będziecie mogli korzystać z najnowszej wersji aplikacji, za którą i tak już płacicie. Więc nie ma opcji odrzucenia tego nowego regulaminu. Jest po prostu informacja, że aktualizujemy regulamin, proszę się zgodzić, bo jak nie, no to przykro mi, nie korzystacie z Photoshopa. I w tym miejscu warto wspomnieć o czymś takim, co się nazywa, ja sobie tutaj zapisałem, bo nie ma oczywiście polskiego tłumaczenia jeszcze, bo to są, wiecie, terminologia dotycząca nieprawidłowych zachowań sieci, terminologia dotycząca własności intelektualnej w Polsce nie jest jeszcze bardzo rozpowszechniona. I na Wikipedii tak zwane dark patterns, roboczo nazwijmy to szemrane praktyki. No, na Wikipedii jest to przetłumaczone, artykuł o tym jest przetłumaczony na 16 języków, polskiego tam nie ma, więc jeszcze nikt się nie interesuje tym. U nas sama Unia Europejska dopiero w 2023 roku podjęła się próby załatania dziur w prawie dotyczącym własności intelektualnej, właśnie biorąc pod uwagę te dark patterns. I dark patterns to jest szereg różnych rzeczy, które mogą wprowadzić użytkownika w błąd, który to błąd spowoduje, że użytkownik będzie bardziej skłonny zainwestować w jakieś oprogramowanie, czy korzystać z niego, czy podjąć działanie, które wpłynie korzystnie na firmę, która to oprogramowanie dostarcza. Czyli na przykład, jeżeli instalujecie jakąś aplikację, najczęściej jest jak z przeglądarkami, ściągacie sobie przeglądarkę, chyba Opera tak ma, że ściągacie Operę i przeklikujecie po kolei zgody. Zgadzam się z regulaminem, zgadzam się, żeby zainstalować, klikacie dalej, dalej, dalej i nawet się nie spostrzeżecie, kiedy kliknęliście dalej, ale to potwierdzenie, że wy przechodzicie dalej, nie dotyczyło już samej przeglądarki, tylko okazało się, że Opera w międzyczasie stwierdziła, że zainstalujemy wam jakiegoś antywirusa, na przykład z którym mamy podpisaną współpracę i instaluje wam tam coś w tle, ale wy się na to zgodziliście. Więc technicznie żadnej szkody wam to nie robi, dostajecie w pakiecie z przeglądarką antywirusa, który sobie gdzieś tam działa, zgodziliście się na to, ale zgodziliście się na to, bo zostało wam to przedstawione w taki sposób, gdzie nawet nie byliście w stanie rozróżnić, na co wy się zgadzacie. Oczywiście można przeczytać, można zwolnić, tak? Ale wszyscy wiemy, że instalujemy klikając dalej, dalej, dalej. I to jest jeden przykład takiego dark pattern. Kolejny przykład tego zjawiska to na przykład to, co robi Adobe, czyli utrudnienie odsubskrybowania, kiedy możecie w bardzo łatwy sposób, praktycznie w minutę czy dwie minuty zasubskrybować, ale żeby odsubskrybować, no to będzie się to wiązało z jakimiś niekorzystnymi dla was wydarzeniami, typu tutaj zapłacenie za okres, w którym już nie będziecie korzystać, albo na przykład inne firmy rozwiązują to w ten sposób, że korzystałem kiedyś z takiego programu do wysyłania masowego maili, do e-mail marketingu, do wysyłania newsletterów. To było małe narzędzie za śmiesznie niskie pieniądze, więc skusiłem się, żeby je wytestować. Żeby odsubskrybować, trzeba było, wiecie, subskrypcja wyglądała tak, że klikam, 5 minut, rejestruję się, zakładam konto, podpinam kartę, płacę, gotowe. Ale żeby odsubskrybować, trzeba było wydrukować sobie regulamin, podpisać go, wydrukować sobie wypowiedzenie umowy, podpisać je i wysłać gdzieś tam pocztą. Więc zasubskrybować łatwo, odsubskrybować bardzo trudno. Kolejny przykład takich właśnie szemranych praktyk. I teraz właśnie to, że Adobe na prawo i lewo korzysta z takich dark patterns, oprócz tego wizerunkowo, no średnio się z tego tłumaczy, bo nie chcę już tutaj przedłużać, ale oni w odpowiedzi na te wszystkie zarzuty, o których właśnie wam powiedziałem, poprosili kilku swoich pracowników, którzy prowadzą kanały na YouTubie, żeby to wyjaśnili. I tam na przykład jeden z tych pracowników w filmie chyba sprzed pół roku, ktoś tam poprosił go, żeby wytłumaczył regulamin Adobe. On wtedy powiedział, że on absolutnie nie jest prawnikiem, on się na tym nie zna, on nie będzie tego tłumaczył, bo nie chce wprowadzić w błąd. Dzisiaj ta sama osoba mówi, słuchajcie, ja wam to wytłumaczę, bo okazało się, że to jest całkowicie proste i mogę wam to wyłożyć w kilku słowach. I oczywiście on tłumaczy to tak, że wszystko wychodzi na korzyść Adobe, że na zasadzie, proszę państwa, ten regulamin został napisany takim skomplikowanym prawniczym językiem i wy nie do końca wiecie, co tam jest napisane. Tak? Wy
pomyliliście się co do osądu, my wcale nie chcemy was oskamować, wcale to nie są takie szemrane praktyki, jak wam się wydaje. Wy po prostu nie znacie prawniczego języka, którym my się w tym regulaminie posługujemy i my wam zaraz wytłumaczymy, o co nam tak naprawdę chodzi. No i oni tam tłumaczą, że tak naprawdę to ten dostęp do waszych zdjęć przez pracowników Adobe to jest tylko w bardzo szczególnych wypadkach. Na przykład jeżeli są podejrzenia odnośnie tego, że wy przetrzymujecie, czy obrabiacie, czy posługujecie się w tym Photoshopie, czy Lightroomie, na przykład dziecięcą pornografię. I Adobe mówi, że w takich przypadkach my chcemy to monitorować, nie chcemy, żeby nasze oprogramowanie było używane właśnie do takich celów. Tylko wiecie, co jest najlepsze? Że ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Unii Europejskiej nie ma żadnego prawa, które nakazuje dostawcy oprogramowania kontrolować to, w jaki sposób to oprogramowanie jest użytkowane przez osoby prywatne. Więc jeżeli ktoś z takich celów to wykorzystuje, to Adobe nie jest zobligowany do tego, żeby delegować sztab swoich pracowników i sprawdzać, w jaki sposób nielegalny ktoś z tego oprogramowania korzysta. Więc po co oni to robią? I tłumaczą się tym, zasłaniają się tym. No sami sobie odpowiedzcie. Moim zdaniem po to, że jest to idealna wymówka właśnie do tego, żeby te zdjęcia sobie prześwietlać, żeby w regulaminie dać taki zapis, że oni mają prawo te zdjęcia prześwietlać. I wiecie co? Ja po tym wszystkim mam bardzo dużą ochotę zrezygnować z Adobe dla zasady, bo ja nie lubię takich praktyk. Ja nie lubię, kiedy ktoś sięga do mojej kieszeni przede wszystkim bez mojej wiedzy. Po drugie, cała ta otoczka to pokazuje idealnie, że oni wiedzą, że mogą pozwolić sobie na więcej niż powinni. Wiedzą, że są monopolistą praktycznie, wiedzą, że mogą sobie na dużo pozwolić, że ludzie i tak nie zrezygnują. I właśnie dlatego boli mnie to tym bardziej, bo ja nie zrezygnuję z tego pakietu. Jest on dla mnie zbyt wygodny. Jest on dla mnie już tak się, wiecie, uczyłem się korzystania z Photoshopa, z Lightrooma, edycji wideo w tym konkretnym programie przez lata. To nie jest tak, że ja nagle podniosłem ten program i umiałem edytować. Ja nawet dzisiaj nie umiem edytować, ja ciągle się tego uczę, ale wiem na ten temat coraz więcej i uczę się właśnie w tym systemie, w tym ekosystemie. To jest kolejna rzecz, tak samo jak w przypadku, nie wiem, iPhone'a, Apple, Maca i tak dalej. Jeżeli korzystacie z jednego programu tego producenta, to w taki bardzo płynny, prosty sposób jesteście w stanie zaimportować sobie pracę do innego programu tego producenta. Wszystkie moje templatki, wszystkie moje ustawienia, które mam, cała biblioteka grafik, przejść, dźwięków, pędzle w Photoshopie, presety w Lightroomie, to są wszystko rzeczy, które ja przez lata zbierałem. Mam presety, które kiedyś sobie kupiłem, wydałem na nie pieniądze i teraz się wycofam z oprogramowania, które obsługuje mi te presety, akcje w Photoshopie. No jest bardzo dużo dodatków, które można dokupić, które ułatwiają pracę. I ja to zbierałem tak naprawdę latami, bo ja tego Photoshopa używam od, nie wiem, 5, 7, 8 lat. I ciężko się teraz z tego wycofać, więc to potwierdza tylko to, że Adobe czuje swoją mocną pozycję. To, co ja teraz mówię, nawet po tym, co wam przedstawiłem, no, nie czuję się z tym całkiem dobrze, że zostaję w tym systemie. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze parę kroków takich beznadziejnych, jakie oni wykonują, i przekona mnie to, żeby mimo wszystko no, porzucić cały ten postęp, jakiego przez lata dokonałem w uczeniu się tego oprogramowania i przejść do czegoś innego. Natomiast oglądałem sobie też jeszcze przed materiałem, przed nagrywaniem tego materiału, obejrzałem sobie kilka filmów, poradników takich porównawczych, Adobe versus te inne darmowe i tańsze opcje. I naprawdę ciężko jest tym programom dorównać Adobe, mimo wszystko. Więc oni wiedzą, co robią, oni wiedzą, że mają mocną pozycję, wiedzą, że jeżeli ktoś na serio podchodzi do fotografii, to chce sobie skrócić czas pracy, wiedzą, ile czasu zajmuje nauczenie się nowego oprogramowania. Nawet jeżeli się go nauczysz, to Adobe ma po prostu oprogramowanie lepsze. No nie oszukujmy się. Ja szukam każdego rozwiązania, każdego narzędzia, które usprawni, ulepszy moją pracę. I na ten moment Adobe niestety jest takim narzędziem. Photoshop, Lightroom to są rzeczy, które ja obsługuję, znaczy Lightrooma z zamkniętymi oczami, Photoshopa troszeczkę mniej. Uczę się oczywiście ciągle, bo mógłbym wykorzystywać te narzędzia jeszcze lepiej i mam nadzieję, że będę wykorzystywał je coraz lepiej, bo ciągle podnoszę swoje umiejętności w zakresie korzystania z tego oprogramowania, ale no, nie jestem w stanie niestety od tego odejść. Mimo wszystko mam nadzieję, że te praktyki takie, wiecie, z pogranicza gdzieś tam legalu i nielegalu zostaną przez ludzi, przez ten nacisk, przez to, że o tym się mówi, a w ogóle to masa ludzi mimo wszystko zrezygnowała, tak? Ja nie rezygnuję, ale jest dużo osób, które rezygnują teraz z subskrypcji, o tym się robi coraz głośniej. Więc może to wywoła na nich jakiś pozytywny efekt i zastanowią się dwa razy, zanim zaczną przekraczać tą umowną
granice tego, co ludzie są w stanie wytrzymać, zanim odejdą od oprogramowania. Ale też, no niestety, ta granica coraz bardziej się przesuwa. My żyjemy w takich czasach, że jesteśmy co chwilę wystawiani na coś skrajnie ekstremalnego i o ile na początku jest taki odzew właśnie jak teraz, że no nie, jak oni mogą coś takiego robić, trzeba odejść, trzeba zrezygnować z subskrypcji. To jest dobra reakcja. To jest ekstremalna reakcja na ekstremalne zdarzenie, na ekstremalną sytuację. To jest bardzo dobra reakcja. Tylko że jeżeli nic się nie zmieni, to my się przyzwyczajimy do tej sytuacji i ona przestanie być ekstremalna i my zaczniemy się z nią godzić. I jest też takie ryzyko, jest dużo przykładów, które można by tutaj przytoczyć, które mają miejsce w dzisiejszych czasach, z którymi my po prostu się godzimy. I to jest znak dla tych firm, które uskuteczniają takie nie do końca przyjemne i legalne metody działania, że wystarczy odpowiednio często przepychać dany głupi, nieprzyjemny pomysł, żeby ludzie w końcu machnęli ręką i nauczyli się z nim żyć. Mam nadzieję, że tak w przypadku Adobe nie będzie i mam nadzieję, że ogólnie tak nie będzie, ale na dzień dzisiejszy, no niestety, jest jak jest.